Witajcie, hej, hello ludzie. Tutaj Pierniczek i zapraszam was do 13. misji Knights and Merchants. Wróg Dysponuje ogromnymi rezerwami. Szykuje się do kontrataku. Ale jego potężna armia będzie mieć trudności z przekroczeniem pobliskich gór. Udaj się ze swoją armią na najwyższą przełęcz i tam oczekuj wrogich wojsk. Nie pozwól, aby zdrajcy ponownie zdobyli przewagę. Okej. Niech będzie. O, bardzo fajna misja. Połączyć się. O. Gotów? Zgrupować się. Było bliskie. Tak. Połączyć się. Przypominam sobie, jaką strategię tutaj obrałem. Na pewno chcemy nie bić się głupio z wrogiem, ponieważ tutaj on ma potężne wojska. Tutaj kusznicy mogą dużo nabroić. Dlatego chcemy to zrobić na spokojnie. Tutaj tak samo. Robi się. Robi się. Oddział. Twoi żołnierze są atakowani. Niech cię atakują tutaj. Dobra, zwykła potyczka. Taka mała mapa. Bitewna. Tutaj wy też. Zaatakujcie. Tutaj stracę to konnicę najwyżej. Tutaj nie powinien nikogo stracić. Jak widzicie, tutaj na konnicę tylko stracona. Więc na spokojnie powinienem dać radę. Oni się tutaj niby coś przygotowywują, niby chcą się bić, ale tak naprawdę to mech. Dobra, z tego co tutaj widzę, tutaj są pikinierzy, dlatego nie będę chciał używać w ogóle konnicy albo konnicy tylko od górnej strony. Ale no, zrobimy tak. No niech ci piechurzy z mieczem się biją, a potem konnica wejdzie. Słucham. Tak, wozu. Tak? Marsz na rozkaz? Tak, tak jest. Gotów? Tak, wodzu. Do usług. Tak, panie. Robi się. Tak, panie. Jazda. Na rozkaz? Robi nie, tak mogę sobie połączyć tutaj z tymi. Tak, panie. No, co? Czekam, aż tutaj się wyklepią po prostu. Szybka akcja i po sprawie. Prawda? Dokładnie. Robi się. Na rozkaz? Rozkaz? Tak, panie. Tak jest. Dobra, niech się tu tuką. No i sobie tyle. Tym już mogę normalnie wyjść. No i proszę. Trudna ta misja nie jest. Dobra, zakończmy to szybko. Tych tutaj też wyślijmy, na wszelki wszelki. No i odnieśliśmy zwycięstwo. Wreszcie to nie działo. Szybkie 5 minut. Dobrze, zajmijmy się więc kolejną misją. Twoje wysiłki wreszcie przynoszą efekty. Dziękuję. Poddani króla podnoszą bunt przeciwko terrorowi księcia. Również część jego generałów potępia okrutne obchodzenie się księcia z bezbronną ludnością. Jeden z generałów potajemnie przesłał nam wiadomość, że książę zamierza zemścić się na mieszkańcach wsi, którzy otwarcie wypowiedzieli mu posłuszeństwo. Oczywiście musisz pokrzyżować plany tyrana i zapewnić bezpieczeństwo zacnym obywatelom. I nie lubię tej misji. No właśnie, ja nienawidzę tej misji, gardzę nią. To jest najgorsza misja na świecie, naprawdę. Tutaj mamy zielonych. Jak wiemy, zieloni są trudniejszym przeciwnikiem. Tutaj mamy do naszych sprzymierzeńców, którzy będą nam pomagać. Ale myślicie, że zielony to jest nasz jedyny przeciwnik? Otóż nie. Zielony ma jeszcze do dyspozycji czarnego, z którym pierwszy raz będziemy walczyć. I czarny jest totalnym chujem. Fact is dude. Naprawdę, fact is dude. Też ułożenie mapy nam dużo nie pomaga. Tutaj będę musiał się naprawdę skupić na budowaniu takim perfekcyjnym, bo... Dlaczego? Zostaniemy zaatakowani. Kurwa, z jednej... To naprawdę dużo przeszkadza. Tutaj naprawdę muszę bardzo dobrze zagrać.
niestety bez zapisywania. Więc tutaj naprawdę muszę się skupić. Będziemy zaatakowani z góry, z dołu, z dwóch stron. Jesteśmy otoczeni tak naprawdę. Nie mamy drzew. To jest tragedia. W Spichlerzu mamy podstawowe wszystkie rzeczy. To jest naprawdę trudna misja, jeśli chodzi o gospodarkę. No tylko nie będę stronić od komentowania i oszczędzę wam też mlaskania mojego śniadania. Więc spotkamy się. Jak tutaj będzie około 50 minuty. 55, bo gdzieś tak w pierwszej godzinie już tutaj zaczyna się odpierdalać taki chaos. Więc do usłyszenia. Przeczytaj mi fabułę. Dotychczas dzielni mieszkańcy jednej wsi na południu kraju skutecznie opierali się tyranowi. Ponieśli jednak ciężkie straty. Pospiesz tym zacnym obywatelom z pomocą i zapewnij im bezpieczeństwo. Ja, to jasne, nie? To bardzo... chętnie. Hej, ja tutaj tak tylko na chwilę. Koleś się buduje. Czarny, do kurwy nędzy. Czarny, kurwa. Kurwa. Odbudowywuje miasto. Co tu się odpierdala, czarny. Czarny do kurwy. Ja to buduję. Odbudowywuje się po ataku zielonego, a ty przychodzisz i mi rozpierdalasz więcej. Ja mam pomocników, kurwa, no. Gościu, kurwa! Kurwa! Ale się koleś pobudował. No, atakuj mnie. Dobra. Twoi poddani zostali zaatakowani. Wiem. Wiem o tym doskonale dobrze. Postanowiłem nie bić. Czemu ja nie postanowiłem nie bić? Może bałem się? Czy go nie pokonam? Tak. To na pewno to. Połączyć się! No ja mam nadzieję, że jesteś gotów. Bo ściuga, jak nie będziesz gotów, to co cię zniszczę? Dalej mi pracuje tylko kurwa na jednego. Nie pytajcie. Zgrupować się. Łuczniki go. Zaczekam, aż zgłodnieją. Ale też nie mogę grać na czas. Kutnik. Jak to moi rekruci? No więcej rekrutów, więcej, 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 więcej! Kamienie doniesione? Doniesione. Widzicie?
Już dałem radę. To już ma sens. Widzicie? Jak się lepiej wymanewruje, to już jest lepiej. Spoko, no to sobie poczekaj. Bo ja zamierzam w 100% wykorzystać tą szansę i dojechać już w całości nie zielonego, dopóki nie zaatakuje mnie czarny. Jak zaatakuje mnie czarny, to ja muszę się naprawdę dobrze przygotować. Dobra. Dobrze. Na razie pracują. No się odpalili, bo to żelazo się odpaliło. Boże! Jesteś szczęśliwy. Naprawdę? Macie po jednej desce i tak napierdalacie deskami? Boże. Ma mało łuczników. Lepiej. Boże! Trudna misja! Dobra. Wiecie, co to oznacza? Czekamy na czarnego. Czarny mnie atakuje. Boże, ten timing. Nie? Akurat przyszedł czarny, nie? Akurat przyszedł czarny. Tą wieżę, tą zwierzę zburzyłem. Tam już jebać tą wieżę, ale ta wieża została. I to jest dobrze. Ona tu została. Wiem, budowniczy robią wszystko, żeby się tutaj obronić. Dobrze. Tutaj? Dobrze. Daliśmy radę odeprzeć atak. Wiem. I oni będą budować, dopóki nie skończyli. Mam 6 budowniczych. Proszę. No to moja... No to mój kontrargument. Atakowałbym ich od góry. Czy dam radę? Czy ja dam radę? No, nie mogę ich karmić, nie? Tylko koniki będę oszczędzać. Oczników będę dorabiać po prostu, no żebym dalej miał artylerię do szczelania. Ale Boże! To jest przyjemne i dobre, nie? Wiem. No i tyle. Łucznicy. Przygotuję się tutaj na kolejny atak, bo chcę od razu czarnych zaatakować, żeby ci mnie już nie zaatakowali. Atakowane. Wiem. Tylko nie to przeszczędzę, nie? Im więcej, tym lepiej. I rekrutów potrzebuję. No szkoda, że potraciłem, ale trudno. Jak tam moi budowniczy 9, może być. Zrobię jednego konika. Zrobię więcej łuczników.
piechurów z mieczem. Mamy tutaj łuczników, teraz to robimy do tego. Przepraszam, że szepczę, ale staram się być spokojny i opanowany, kiedy to robię. Oczywiście wojsko to nie jest zadowalające, ale... Czy koniki zostawię, czy też przeprowadzę? Przeprowadzę je tutaj. Czy one idą dołem? Będą idą dołem. Doskonale. Jakby poszły górą, to bym nie wiem, co im zrobił. Ani jedno złoże węgla się nie wyczerpało. Niesamowite. Oczywiście czarny już niedługo będzie gotowy do zaatakowania. Nie wiem, jaki incydent tam umarłeś. Głodówka? Właśnie mnie to podejrzewa. To jest właśnie podejrzane, że ja mam głodówkę. Mam trzech tych, mam dwa. Te, mam tu tego, mam tu tego. Gdzie on jest? Tu. Gościu. Co tu się dzieje? Dałem radę. Ci dalej strzelają, nie? Wow, ale wojsko mogę narobić. Słucham, panie. Skrupować się! Oczywiście! Atakować ich! Tak, wodzu! Na rozkaz! Twoje budynki są atakowane! Spokojnie. Czarny już mnie nie zaatakuje. Nie zrobię chętnie rekrutów. A wojska dośle... A tutaj. Jeszcze u góry trzeba będzie go zaatakować, bo on ma dwa wojska. Jedno wojsko, dwa wojska. Dwie wojska, dwa wojska. Moja zmora! Nie potrafię odmienić liczb. Jego się tego pozbędziemy. O kurwa. Ja chcę mieć tych łuczników, bo nie specjalnie robiłem łuczników, żeby ich stracić, nie? To nie jest dużo łuczników. Twoje zabudowania zostały zaatakowane. Wiem! Specjalnie przytrzymuję tam łuczników, jakbyś nie zauważył. O chuj. Co on tak szybko produkuje? Wow, jeden za drugim normalnie leci. Koniki? Będziecie dołem, doskonale. A łuczników bym tutaj tych dodał, tutaj. Wiecie dołem czy górą? Dołem, doskonale. Oj, oj, oj! No właśnie, tu jest dużo wojska jeszcze. Wiem! Nie są moi rekruci. Gdzie moje wojsko? Moje wojsko umarło. Czekam. Drogi, jasne.
No zejść tu i zabić tych łuczników. I dać sobie spokój z nimi. Tak, panie. Połączyć się. Ale nie. Moje budynki są atakowane. Mamy wreszcie wojsko. Kurwa, dużo tych wojska. Dobra, oszczędziłem łuczników, ale nie mam wojska. Co ja mogę wysłać, żeby to się obronił przed tym? Koniki? Zbyt mało. Mógłbym ciebie. Albo się wstrzymam jeszcze. Poczekam na kolejną partię. A, ci se mogą strzelać. Wyczerpany z dużo węgla. I znalazłeś pracę. Brawo. GG? Już będzie GG. Ile wojska potrzebuje? To nie ma żadnego GG. Kurwa. O! Ty coś robisz? O kurwa. Znaczy, ja byłem świadkiem, jak on coś robił, ale... W momencie, kiedy ja potrzebuję pomocy, napierdalam czarnego, to ty sobie pijesz zielonego. Jasne. Nie narzekam, ale... Gościu. Żołdaków ja nie będę robić. Kupić to ja nie jest. Dobra. Zastrzelcie mi to, proszę. O, szary tu przyszedł. Tutaj mi pomóc. Przybiegł ze mną. I dał na współ... Chciałem powiedzieć, że dobra współpraca czy coś. No. Ale nie. Złota potrzebuję. A widzicie? Kurwa, matematyka. Węgiel mi się skończy. A dalej hutnika nie mam. Dobra, let's go. Dobra, zajmiemy się miastem na końcu. Czego potrzebuję? Drwa. Jest jeden drwarze. 9, 3, 3, 2, 5. Dobra, hutnik go. Żeby całe życie bez hutnika grał. Wszystko. Okej. Okay. Ty już jesteś wyczerpany. Skończyły ci się siły. Hehe. Co, nie mogę tu postawić? Dobra, mapa. Coś jeszcze muszę się pozbyć? Ciebie. Skończył mi się węgiel. Widzicie? Skończyłem mapę i nie mam węgla. Wyszło na styk. Koniki? I wy. Koniki do koników? No, że wróciliście. Brońcie mojej bazy przed nieznanym wrogiem. Przed
coś? Nie ma wroga? Okej. Okej. Nie zmarli mi z głodu. Dziękuję bardzo za oglądanie. To była cholernie ciężka misja, ale daliśmy radę. Dobra, podsumowując. Zielony atakował często, ze względu, że nie miałem drewna. To budowałem wolniej. Logiczne. Zielony był irytujący. Jak czarny zaatakował, to już powtarzał swoje ataki, bo całe moje wojsko cały czas lądowało na zielonym. Cieszę się, że pokonałem tą misję. A ciężka ona była. Była ona. Ciężka. Naprawdę. Dobrze, że mam to za sobą, bo będzie jeszcze jedna trudna misja i myślę, że to jest tyle. Oprócz ostatniej. Ostatnia to będzie metoda prób i błędów z tym początkiem. Bo chcę tak fajnie zagrać na początku. Ustawienie mapy nam bardzo pomogło, jak tutaj widzicie na mapie. Jak ten tutaj wysłał wojska, to one tutaj były przez wieże pokonywane. Jak czarny mnie atakował, to musiał przejść naprawdę kawałek mapy. To byłem ostrzegany przez sykuszników, że jestem atakowany. To naprawdę było pomocne. Zielony tutaj, no cały czas paru, nie? Próbowałem się tutaj bronić. I to w sumie wszystko. Tutaj są statystyki. Czarny naprawdę zrobił kawałek armii i mnie nią zaatakował. Nie, zielony też zaatakował mnie za pierwszym razem, za drugim razem. Jak do określonej liczby jednostek nie atakował. No tak jak już ten, to ziup! Jednym atakiem straciłem tylko trochę wojska. Ten tutaj urósł i chciał zaatakować, kiedy już był koniec gry. No i po prostu kupiło, nie? No, dziękuję bardzo wszystkim za oglądanie i do usłyszenia następnym razem.